Sri Lanka znana jest z idylicznego wypoczynku, oferując różnorodne atrakcje w przystępnych cenach, szereg aktywności turystycznych, w których można wziąć udział, szeroką gamę naturalnych, egzotycznych potraw do spróbowania i zapierające dech w piersiach piękne krajobrazy czy zabytki klasy UNESCO, staje się wprost wymarzonym kierunkiem na tropikalne wakacje. Wyspa ma zaledwie około 66 tysięcy km kwadratowych, czyli 1/5 powierzchni Polski. Przyjazdy turystów, które stale wzrastają od zakończenia wojny domowej w 2009 roku, świadczą o bogactwie oferty Sri Lanki. W 2018 roku liczba turystów w Sri Lance wzrosła o 10,3% do ponad 2 milionów w ujęciu rocznym, w stosunku do 2017 roku. Dlatego ataki terrorystyczne w niedzielę wielkanocną były całkowicie bezprecedensowe i nieoczekiwane. Wybuchy pochłonęły 260 osób i zraniły wiele innych, zarówno lokalnych, jak i cudzoziemców. Podczas gdy tak wielu z nich walczy z traumą wybuchów, aparat obrony kraju szybko wytropił i zneutralizował wszystkie komórki terroru i możliwość dalszych ataków terrorystycznych. Teraz, 2 miesiące po atakach, 3 hotele, które zostały zaatakowane, są ponownie otwarte. Kościoły zostały odbudowane, a ostrożna, ale pełna nadziei ludność prowadzi swoją codzienną działalność. Ale co to oznacza dla tych, którzy chcą odwiedzić Sri Lankę w najbliższym czasie? Jak bezpieczna jest teraz Sri Lanka? Dowódca armii generał Mahesh Sennanayake powiedział mediom 20 maja, że aresztowali wszystkich związanych z atakami terrorystycznymi w niedzielę wielkanocną i jest przekonany, że siły zbrojne będą w stanie całkowicie wyeliminować zagrożenie międzynarodowym terroryzmem. Firmy, zarówno duże, jak i małe, online i offline, doświadczają stopniowego wzrostu. Goldface Green, popularna promenada Colombo, słynąca z Nanakade i Isovague, była opuszczona przez wiele tygodni po atakach, ale teraz powoli wraca do normalności. Dzieci bawią się, grają w krykieta i latają latawce. Wszystko powróciło do normalności. Sektor turystyki, który został poważnie dotknięty, zaczyna się zmieniać. Wiele krajów, w tym te, które ostrzegały przed odwiedzeniem Sri Lanki w następstwie ataków, złagodziło swoje ostrzeżenia dotyczące podróży. Australia jest jedną z ostatnich, która dołączyła do Francji, Chin, Indii, Szwajcarii i Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że choć turystom nie zaleca się wykluczania podróżowania do Sri Lanki, proszeni są o czujność w kwestii bezpieczeństwa osobistego. Goście już teraz reagują pozytywnie, co nie ogranicza się tylko do osób poszukujących okazji. Luksusowy liniowiec wycieczkowy Hapag-Lloyd MS Europe 2 zadokował ostatnio w porcie w Colombo i jest pierwszym luksusowym liniowcem, który dotarł do kraju po atakach w niedzielę wielkanocną. Nawet w internecie pojawia się nastrój lepszy. Na forum TripAdvisor wątki z pytaniami o bezpieczeństwo podróżowania na Sri Lance są pozytywne. Komentarz opublikowany 10 czerwca przez użytkownika Tony W. z Australii brzmi: 8 z nas przebywało w Sri Lance w zeszłym tygodniu. Z naszej perspektywy było to całkowicie bezpieczne. W żadnym momencie nie czuliśmy się zagrożeni. To najlepszy kraj, jaki odwiedziliśmy. Krajobraz jest niewiarygodny, a ludzie tacy przyjaźni. Od kwietnia do października mamy sezon surfowania na wschodnim wybrzeżu Sri Lanki, a brak wielu podróżnych oznacza, że będziesz miał całą plażę dla siebie. Inne popularne hotspoty, takie jak Ella, Horton Plains, krajowe parki narodowe, z pewnością będą znacznie mniej zatłoczone niż zwykle, co spowoduje obniżenie kosztów zakwaterowania i kosztów ogólnych.
Jeśli się pospieszysz, możesz doświadczyć poczucia posiadania całej plaży dla siebie. Wszystkie zwykłe atrakcje turystyczne są otwarte. Od Fortecy Skalnej Sigiriya do ruin Anuradhapura, cudów Parku Narodowego Yala, czy oceanicznego sanktuarium życia morskiego Pigeon Island. Lista wydarzeń kulturalnych i sportowych Sri Lanki nie została odwołana i oczekuje się, że odbędzie się zgodnie z pierwotnym planem. Barwna Kendy Esala Perahera, jedyna w swoim rodzaju parada słoni z kopią relikwii zęba Buddy, odbędzie się od 5 sierpnia do 15 sierpnia tego roku. Esala Perahera ma istotne znaczenie religijne i kulturowe dla buddystów z całego świata. W Sri Lance odbędzie się również World Surf League 3000 QS w Arungam Bay, popularnym miejscu do surfowania na wschodnim wybrzeżu kraju. Amateur Golf World Cup ma mieć miejsce we wrześniu w Hambantota, na najnowszym polu golfowym w kraju, które jest częścią Shangri-La Hambantota Golf Resort and Spa. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Obecnie Urząd Lotnictwa Cywilnego CAA w Sri Lance zakazał użytkowania wszelkich dronów i bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Sri Lanki, a za główny powód uznano sytuację bezpieczeństwa w kraju. Więc jeśli jesteś entuzjastą drona lub fotografem lotniczym, możesz znaleźć się w niekorzystnej sytuacji, choć otrzymanie pozwolenia nie jest niemożliwe. Oprócz tego obowiązują jedynie zwykłe normy dotyczące podróżowania i oczywiście dotyczące poszanowania lokalnej kultury, tradycji czy religii. Lankijczycy są ciepli i gościnni. Nie wahaj się poprosić kogoś o pomoc, jeśli kiedykolwiek będziesz jej potrzebował. Jednak podobnie jak w przypadku wszystkich innych krajów, naganiacze i Beach Boys nastawieni na szybkie zdobycie pieniędzy od niczego nie podejrzewających turystów są na straży, więc bądź świadomy. Wszystko to, co powiedziałem, jest zarówno dobre dla Sri Lanki, jak i dla tych, którzy szukają szybkiego i taniego wypadu do tego raju na wyspie. Pośpiesz się jednak, Sri Lanka przyspiesza promocję, aby przyciągnąć więcej turystów, a ty możesz stracić szansę na zaoszczędzenie pieniędzy. Artykuł napisał pan Hakim Hanif w witrynie internetowej www.roar.lk. Ja przetłumaczyłem na polski i przeczytałem. Hakim Hanif jest pisarzem w Roar.lk. Lubi pisać o biznesie, ekonomii i technologii. Kiedy nie pisze, można go znaleźć na dworze, uprawia sport lub spędza czas w domu, konsumując obfite ilości komedii stand-up. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Proszę o lajki, o ile się spodobał, czy był też może użyteczny. I o subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli chcecie być powiadamiani o kolejnych filmikach dotyczących tematyki Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanka. Pamiętajcie, że do Sri Lanki można przyjeżdżać cały rok. Cały rok piękna pogoda i ciepły ocean. Do zobaczenia na Ceylonie, tłumaczył i czytał Paweł Szozda.